Yeah!
I w tym momencie sędzia zakończył spotkanie. Zawodnicy będą rozdawali karty piłkarskie. Jak to się robi, jak się strzela takie bramki? Stawia się piłkę, podchodzi i strzela. Żadnej filozofii tu nie ma. Dobra skuteczność, jak oceniasz top dzisiaj zespół? Jak oceniam spotkanie? No, wydaje mi się, że z gry byliśmy dużo lepszym zespołem. W pierwszej połowie mieliśmy dużo niewykorzystanych sytuacji. Myślę, że gdyby wpadły, to by się mogło skończyć dużo wyżej. Ale cierpliwie graliśmy i na spokojnie wypunktowaliśmy i cieszymy się z kolejnych 3 punktów. Mecz z Ogniwem Wierzbica bardzo, bardzo ciężki. Można powiedzieć, że pierwsza połowa pod nasze dyktando, ale Ogniwo mądrze wychodziło z naszych kontrataków, mądrze operowało piłką w akcjach ofensywnych, ale mówię, no według mnie byliśmy lepsi w pierwszej połowie, tylko akurat brakowało bramek. Druga połowa, dość niespodziewane według mnie podejście Ogniwa, co akurat uczyniło tą drużynę bardzo ofensywną. Wykorzystaliśmy przede wszystkim błędy taktyczne w bocznym sektorze boiska, co spowodowało, że gdzieś tam nasza gra się otworzyła. Piękne bramki Ernesta Skrzyńskiego, które dały nam 3 punkty. Oceniam jak zawsze bardzo dobrze, bo nam z drużynami, które są od nas wyżej w tabeli i są potencjalnymi kandydatami do awansu, gra się zdecydowanie lepiej. I ten mecz dzisiaj to pokazał. Tak naprawdę żadnych błędów w obronie nie popełniliśmy. Straciliśmy 3 bramki, tak naprawdę głupie bramki z rzutów wolnych, z rzutów za 16 metra. No niestety, raz się wygrywa, raz się przegrywa. Dzisiaj akurat przegraliśmy. No, zapraszam serdecznie za tydzień do Wierzbicy. Będziemy grali z drużyną, z tego co pamiętam, Lewartu Lubartów. Tak, gramy w sobotę, także zapraszam, gratuluję jak najbardziej drużynie Stali Kraśnik zwycięstwa i jak mam nadzieję, że awansują do trzeciej ligi. Dziękuję serdecznie.